Janusz i Grażynka w RMF FM. Ja sobie uświadomiłam, Janusz, że ja nie byłam na grzybach w ogóle w tym roku. Wszyscy byli, już wszyscy po prostu byli. Słuchaj, i jeszcze może ta Lewandowska, bo nie widziałam, żeby była. O, to was dużo łączy, rzeczywiście. Kaloryfer i grzyby, nie grzyby. A gdzie ty byłaś teraz, Grażynka? No słuchaj, ja byłam bardzo zaopracowana, bo myśmy z prezesem negocjowali, słuchaj, z domami kultury te rajdery techniczne objazdu po Polsce. No i co ma być w tym rajderze, Grażynka? No właśnie, słuchaj, powiem ci w tajemnicy, bo już tylko do ciebie mam zaufanie. Głupio to brzmi, jednak, on mi dzieci nie je. Kto? Prezes. Uwaga? Tak. Nie. Słuchaj, jeszcze tydzień temu, jak kazał se w autobusie puszczać Smurfy i śpiewać Brudzińskiemu: hej dzieci, jeśli chcecie zobacz Smurfów, to ja nawet pomyślałam, że to jest zabawne, że to jest taki dowcip, nie? Że Brudziński se śpiewa Smurfy i w ogóle, ale w tym tygodniu to już przegiął. To słuchaj, on mnie wezwał do siebie i mówi: Grażynka, powiedz im tam wszystkim, że ja się z miejsca nie ruszę, dopóki mi nie udokumentują, że przy każdym miejscu, do którego zawitam, jest Kulkoland i guma balonowa dla wszystkich. Po występie wszyscy idziemy do Kulkolandu. Ja mówię: jej Brudziński też. Napoleoński umysł, brawo, więcej takich wyjazdów, więcej bredni, więcej, i głupo, więcej, tak. Ja z Romkiem Giertychem rozkminiliśmy, dlaczego prezes tak ględzi te brednie, bo wie, że przegra wybory i będzie rozliczany i wtedy pójdzie w niepoczytalność, wiesz, żeby uniknąć więzienia. Będzie. Czyli Janusz, prezes prawdę mówił. Jak powiedział, że niewielu na świecie jest mądrzejszych od niego, co? Dobrze kombinuje to moje maleństwo. Dobrze. Ale niech jeździ, Dawaj czadu, chłopie. W czasie inflacji naród czeka na twoje baśnie o dzikach i kartoflach. Janusz, ale to wcale nie była bajka o tych kartoflach i dzikach. Jarek był u leśników sam osobiście, dlatego takie buty miał brudne ostatnio. I straszne historie od nich słyszał. O tym, jaka za Tuska bida była z nędzą. Że ludzie wykopywali w lesie kartofle posadzone przez leśników dla dzików. I te dziki były takie chude, jakby wróciły z obozu Lewandowskiej. I jak się dowiedział po prostu prezes, to się tak wściekł, że walnął ręką w stół. Albo nawet w polski dąb, który stał po prostu wyrośnięty, taki stuletni albo i więcej. I powiedział: dosyć tego. Nikt nie będzie naszym polskim dzikom wyjadał kartofli. I dziki się ucieszyły podobno i zaklaskały w raciczki i powiedziały, że oj prezesie, prezesie, jaki ty jesteś dobry. I im po tym schabowym jeszcze dorzucił, co im te niedożarte tuskowe plemię wyżarło. I jeszcze surówkę, dużo surówki kazał dzikom robić, bo surówki są zdrowe, tak Grażyna, powiedział. Grażyna, a to były ziemniaki na pewno, a nie tapinambury? Tam były też, oczywiście, że były tapinambury. Takie miłe zwierzątka, tak błąkały się te tapinamburki między dzikami, a pan prezes mówił, że one mu tak z ręki jadły te tapinambury. Ale kartofelki. A z tymi kartofelkami, Grażyna, to faktycznie prawda. Tylko, że nie kartofle, a kartofla, tego jedynego, który został, i nie posadzili, a dopiero posadzą, i nie leśnicy, ale prawnicy, Grażyna.